Zaczniemy w lasach zakrzewsko-palenckich. Na pograniczu właśnie, jak sama nazwa wskazuje, Zakrzewa, tam jest tablica miejscowości zresztą. I niedaleko jest Palędzie. Tam z kolei jest Dąbówka. I to pokażę Wam na rowerze. Większość czasu będziemy się przemieszczać szlakiem żółtym. W czasie II wojny światowej w lasach zakrzewsko-palenckich Niemcy zabili blisko 6 do 8 tysięcy Polaków. Byli to m.in. księża z okolicznych parafii, byli to także studenci z Uniwersytetu w Poznaniu. Za mną znajduje się kwatera 7 grobów. Za mną znajduje się mniej więcej przed chwilą skończył się żółty szlak rowerowy. Lusowo jest wsią dość starą, bo zostało już lokowane w połowie XII wieku, ale nie XII wiek, a czas I wojny światowej był dla Lusowa dość ważny. Wtedy, kiedy formowały się granice II Rzeczpospolitej. Ale o tym, dlaczego ten czas był taki ważny i kto szczególnie był związany z Lusowem w tamtym czasie, w innym odcinku o Lusowie.